śpiewaliśmy, że Bóg wciąż ten sam, przeleciało mi przez myśl to jedno. Ten Bóg, który dziś żyje we mnie i w Tobie, który narodził się z Bożego Ducha, to ten sam, który stworzył mnie, który ukształtował mnie w łonie mej matki, który posłał mnie, to ten sam, który przyszedł na ziemię, by zbawić mnie, to ten, któremu zaufałam wtedy, kiedy przyszedł Święty Duch i dotknął mnie, przekonał mnie o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Uwierzyłam, zaufałam. Ten sam Bóg dziś mówi do mnie, ale ja wiem, że tylko przez udrożniony kanał, który pozwoliłam Panu wziąć po prostu w swoje ręce, pozwala na to, że dziś moja dusza jest coraz bliżej Niego, podąża za Niego, za Nim pragnie. Chcę Ci powiedzieć dziś, jeżeli stanąłeś w miejscu gdzieś, gdzie to słowo krzyża stało się dla Ciebie odległe i dalekie, kiedy posiadłeś taką wiedzę, że gdzieś ten Duch Święty został z boku, może popadłeś w jakąś rutynę duchową, jakieś przyzwyczajenia i pewność, że jesteś już gdzieś dalej, a ciągle coś jest nie tak. Proszę Cię, ten sam Bóg, On wciąż jest ten sam. On dziś mówi do mnie, do Ciebie i do mnie, ale chciej Go słuchać. Nie zagłuszaj głosu Ducha Świętego, który jest w Tobie, bo to jest najważniejsze. Inaczej nie ma mowy o uświęceniu duszy i ciała. Zaufaj Bogu, temu samemu, który był, który jest i będzie na wieki. Ten sam. Amen. Amen.